Belgia kojarzy nam się z piłkarskim lepszym światem. Krajem, który choć niewielki, to masowo produkuje piłkarskie gwiazdy Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku czy Eden Hazard. Czy jednak belgijski futbol jest taki świetny i święty przede wszystkim? Cześć, siemano mordeczki, z tej strony oczywiście Werga z kanału Football Center i dzisiaj powiemy sobie o aferze, która rzuca cień na cały belgijski futbol, a mianowicie o aferze korupcyjnej, która parę dni temu została ujawniona. W korupcję mogą być zamieszane największe kluby, takie jak Anderlecht Bruksela i Club Brugge, które są właśnie przeszukiwane, a na pewno zamieszani są najwięksi belgijscy menadżerowie i także część sędziów międzynarodowych. O kim konkretnie mowa? Jednym z menadżerów, który już został aresztowany, jest Mogi Boyat, do niedawna najpotężniejszy menadżer w Belgii. Człowiek, który pomagał przy transferze Teodorczyka do Udinese, a jeszcze 2 lata temu przez jego ręce przechodziło 90% transakcji na rynku belgijskim. Co zarzuca się Mogi Boyatowi? Człowiek ten ukrywał swoje dochody z transferów i także miał unikać płacenia podatków, co w futbolowym świecie powoli staje się normą, ale miał także uczestniczyć w korupcji, a mianowicie w takim ustawianiu meczu, aby KV Mechelen utrzymało się w lidze. Sztuka ta się nie udała i w zeszłym sezonie Jupiler Rich, bo o nim mowa, Mechelen spadło. Ale w tej sprawie Boyat współpracował z drugim menadżerem, Dejanem Velijkovićem, kolejnym potężnym menadżerem. Razem kontaktowali się z Sebastianem Delfierie, sędzią międzynarodowym, który miał wpływać na decyzje sędziów w taki sposób, aby Mechelen w lidze pozostało. Jednak Sebastian Delfierie nie jest jedynym sędzią międzynarodowym, który jest zamieszany w tę aferę. Kolejnymi są Bart Vertonghen i Paul Alerts. Vertonghen jest sędzią międzynarodowym, Alert był nawet szefem sędziów w Belgii. W aferę mogłyby zamieszani być także Ivan Leko, czyli trener Club Brugge, a także Holzbik, czyli do niedawna dyrektor Anderlechtu. Poza Anderlechtem i Club Brugge przeszukiwane są m.in. Genk i Gent, czyli niedawni rywale Jagiellonii i Lecha w eliminacjach do Ligi Europy. Spekuluje się nawet, że niektóre kluby, tak jak właśnie Mechelen, że w nich nawet 80% pracowników mogło wiedzieć o tym, o korupcji. A to oznacza, że takim klubom właśnie grozi nawet rozwiązanie. Choć najwięcej teraz mówi się o aferze korupcyjnej w Belgii, to korupcja dotarła także do Ligi Mistrzów. O jaki mecz konkretnie chodzi? O mecz między Paris Saint-Germain a Cwaną Zvezdą Belgrad. Paryżanie jednak nie uczestniczyli w tym procederze korupcyjnym, bo po co im to? Mecz został ustawiony, ale tylko przez jedną stronę. Chodzi konkretnie właśnie o Cwaną Zvezdę Belgrad. Wysoko postawiony dyrektor z Belgradu miał w różnych zakładach bukmacherskich postawić swoje pieniądze, chodzi o kwotę nawet do 5 milionów euro, na to, że jego zespół przegra 5 bramkami. I rzeczywiście przegrał. Paryżanie wygrali z Cweną 6-1. I choć tak naprawdę Paryżanie mogli nawet nie wiedzieć o tym i grać swoje, to wiele się mówi o tym, że po prostu piłkarze z Belgradu symulowali grę. Jakie konsekwencje spotkają Cwenę, jeżeli okaże się, że jest to prawda? Prawdopodobnie nie dość, że wykluczenie z tych rozgrywek, to możliwe, że zawieszenie na kilka lat w rozgrywkach europejskich. Działacze Cweny nie potwierdzają tych spekulacji dotyczących korupcji, ale też nie zaprzeczają. Stwierdzają, że całą sprawę trzeba dokładnie przebadać i wniknąć w struktury klubu, żeby odkryć, czy całe te spekulacje są prawdziwe. Oznacza to, że chyba wiedzą, że mają coś za uszami i prawdopodobnie obawiają się już konsekwencji. To by było na tyle. Jeżeli podobał Ci się ten odcinek, koniecznie zostaw łapkę w górę. Zasubskrybuj mój kanał, jeżeli jeszcze tego nie robisz. A ja się na razie z Wami żegnam i siemaneczko!